Ladies and gentlemen, ostatni Polak w kwalifikacjach do turnieju TSL 5, ale spokojnie, będzie jeszcze jeden dzień. Mimo wszystko trzeba pokonać trzech mocnych zawodników. Pierwszym z nich jest Gung Wu Banda, Niemiec, drużyna Cascade. Jak on się nazywa, muszę sobie zobaczyć, no bo jednak wypadałoby zaznajomić się z zawodnikiem. Chociaż troszeczkę. Fabian Majer, no to wiadomo, że Niemiec to... Chociaż w sumie nauczycielka moja miała też Majer, no, ale to inaczej zapisane. W dolnym lewym rogu, z drużyny X-Komago, Mikołaj Lazer-Ogonowski. No i dobrze, dobrze, dobrze. Ostatnio dobra forma Lazera i przed chwilą mam nadzieję, że zobaczył, jak Gung Wu Banda to gra. To gra, czyli PVZ. Na tej mapie przed chwilą był Stargate, były dwie Oracle, była całkiem szybka trzecia baza, no i potem oczywiście przejście typową kompozycję protoską. Namszar kombinował z mutaliskami, ale te mutaliski nie najmocniejsze. Gung Wu Banda dość dobrze wie, kiedy ma atakować, żeby łatwo zerga poskładać. Ja myślę, że Lazer pójdzie w swoje bardzo typowe hydry na tej mapie. On lubi grać hydry, mocna ekonomia, Bane'y, wiadomo, map hack na minimapie i creepem i overlordami, no i zalewamy przeciwnika. Bane hydra. Czy ukrywanie historii meczów w StarCraftie zawsze było? Chyba w Legacy of the Void to wprowadzili, ale nie mam pewności. Na pewno nie było to, chociaż nie, myślę, że nie było tego zawsze. Dobra. Spokojnie, Mikołaj, spokojnie. Skill jest, wszystko jest, co się może nie udać. No byleby nie było tego tracenia drona, ale ostatnio Lazer świetnie je ratuje. Bardzo rzadko są te błędy, które kiedyś się pojawiały zadziwiająco często. No szybko też. Dobra, mamy Stargate'a. Lazer oczywiście jeszcze o tym nie wie. Dobra, depytka poleci górą, żeby zablokować potencjalnego zerglinga. Nawet Gung Wu Banda nie leci. Może dwiema adeptkami spróbuję zbliżyć się do Lazera. No i teraz gra Stalkera. Tak, pamiętam, że Lazer ma coś takiego, że jak zobaczy, że drugą jednostką nie jest Stalker, no pierwszą też nie, to wtedy wlatuje Overlordem. Często tak gra. Oby się udało chociaż tego Stargate'a zauważyć. No niestety będzie wywierana też presja niemiecka. Dobrze, widzi Oracle Elazer. No i w odpowiednim momencie postawił spora. Jeszcze w trzeciej bazie będzie też potrzebny. No i w pierwszej. Dobrze, dobrze. Póki co bez żadnego błędu. Mikołaj miał chwilę, żeby się zastanowić nad taktykami, jakie wybierze. I cyk, kolejny spor. Atakowanie spora to akurat nic nie da. Tutaj jeszcze Overlord został zniszczony, ale nie było dla niego ratunku. Trzecia Oracle grana przez Niemca, trzecia baza również. No nie widzę innej sytuacji niż takiej, w której Lazer pójdzie w Hydry, Bane i Lingi. Mam tylko nadzieję, że będzie pamiętać o dobrze ulepszeniach. Świetne wycofanie dronek. Serral się aktywował w palcach Lazera. Dobrze, LR też robiony. No dokładnie coś takiego widzieliśmy przed chwilą z Namszarem. Geralt wyczytał w regulaminie, że nie może być historii gier. No nie no, teraz akurat Lazer nie ratował dronek najlepiej i stracił łącznie już 7. Nie jest to liczba dramatyczna, ale na pewno lepiej mieć niż nie mieć. Geralt przeczytał regulamin turnieju, jestem pod wrażeniem, bo... Ale w sumie prawnik... Znaczy studiuje prawo, ale to już jakby był prawnikiem. Szanuję, szanuję. Wiecie, jak grałem kiedyś, to też w sumie czytałem, może nie wszystko, ale...
Sporo. Roach Warren, Hydraven. Całkiem idzie temu Niemcowi niszczenie dronek. Ale widzieliśmy już wiele gier, w których Razer tracił ich więcej i też spokojnie ci są. No ale no jednak, jak je traci, to jest trochę niefajnie. No i to jest też dość charakterystyczna taktyka Razera, czyli w momencie, jak już stawia czwartą bazę, to często dodaje Overlord dropa. Znaczy Overlord będzie zrzucać Bane'y. Czasami się mu zdarza zrzucać może jakieś Lingi, ale przeważnie są to Bane'y. Niestety obserwerem bardzo wcześnie banda widzi, że jest ten specyficzny rodzaj Overlorda. On wygląda inaczej od zwykłego. Możecie tutaj sobie porównać po lewej, który może przenosić jednostki, a ten po prawej nie. A widać, że ten ewidentnie ma jakąś dodatkową komorę. Dodatkowy worek. Jezu, coś tam się rusza w ogóle. W środku. No dobra, może nie będę się przyglądać workowi na worek. To normalne, to organizm jakiś. Do tego gungwu banda dorzuci małego dropa adeptek. Wszystko Mikołaj widzi. Dobrze, już wie, że standard. No ale szkoda, bo znowu trochę dron straconych. Już łącznie 16, a gungwu banda żadnych strat nie ma. Mała szansa na Bainik dropa, dlatego Laser wysłał takiego pustego. Ale on chyba tutaj też wleciał bezczelnie, nawet nie mając załadunku żadnego. Kolejny Bane drop poleci w kierunku godziny 12. Niestety będzie wcześniej widziany z Xel'Nagi, którą kontroluje Protoss. I znowu wlatuje fejkowym dropem. Okej, okay, banda reaguje. No dobry taki fejkowy drop. Dla niepoznaki, dla zatrzymania uwagi, ale widzę, że Laser też się trochę pogubił. Nie wiedział, czy w górę, czy w dół kliknąć i stracił sporo lingów. Banda po prostu idzie, mam wrażenie, po zwycięstwo, bo Elazar jeszcze nic nie ma. On zadronował jak szaleniec. A tu wchodzi timing Protossa i... i tyle. Miejmy nadzieję, że jakoś obroni tę bazę Elazar. Jaki piękny bane drop zaliczył Elazar. 15 probek zniszczonych. Teraz te drony będą atakowane, ale też gungwo banda atakował może omyłkowo Hydraliska przez chwileczkę. Ważne, żeby te drony... ojej, żeby one nie padły. No niestety padają. Jeszcze w nie Protoss troszeczkę kliknął. 16 dron zniszczonych. Ostatecznie chyba będzie finalny, chociaż czy będzie opór postawiony? No królowych jest jeszcze niemało. One ładnie przeabsorbują obrażenia. Hydry je oczywiście zadają. Dobrze, chociaż gdyby Laser nie stracił dronek, byłoby jeszcze lepiej. Oracle widzę, że wlewają się troszeczkę desperacko. Gumbo banda chce zakończyć mecz tu i teraz. No i to była chyba niewłaściwa decyzja, panie Protoss. Nie robił probek podczas tego ataku. No i będzie tego żałować. No, wydawało się, że tu już może być po wszystkim, że Laser straci mapę. Na szczęście tak się nie stało. No i oby tak dalej. I znowu Bane Drop z jednoczesnym podchodzeniem od przodu, tak żeby oczywiście nie miał tyle uwagi Protoss. Niech czuje presję, niech czuje atak. Przewaga w limicie Lasera. W tym miejscu wydaje mi się, że może taką małą batalię toczyć. Oho. No niestety są stalkery. A i trzeci też zagrany. No niestety, Laser nie zakończy tego nalotu w udany sposób. Może zrobi kolejny. Zawsze ryzykowne jest takie wychodzenie hydrami poza biomasę. O, jakie świetne wejście Bane'ów. O nie, no to już trochę gorsze. Myślałem, że wjedzie w proby. Ale samo zniszczenie czwartej bazy też jest dobrym dodatkiem. Oby Laser przypilnował i dorobił dronki. No, tu też kilka Bane'ów dziwnie oddanych. Już było pewne, że Protoss będzie raczej gotowy. 9 dronek. No dobra, wracamy do komfortowej pozycji polskiego zerga.
Już jest dobrze. No, nazar na supply bloku to się rzadko zdarza. Ale zaraz odbuduję overlordy i będzie ok. Teraz z pewnością banda musi bardzo dobrze się bronić, co będzie niesamowicie trudne przy tylu hydrach i bejnach już Elazera. Elazer spokojnie będzie wyrzucać duże liczby bejlingów, szukając luki w obronie. Wystarczy, że raz ona się pojawi i w sumie będzie po wszystkim. No, ładnie udało się obronić tę bazę. Wszystko wychwycone, piękny maphack z overlordów Elazera. Wszystko porozstawiał po lewej, po prawej. Wszystko widoczne, wszystko oczywiste. Tylko musi wysłać tę armię na lewą, gdzie jest już widoczny warpism. Co? O wow, jak on tu przemycił tego overlorda. Chyba z poprzedniej mapy, znaczy z jakiejś bocznej mapy tu doleciał. O nie! O, kliknie, 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 tak, czułem, że kliknie. No i to kolejne kilka probek. O jest! Jak uchodźcy do Europy, wbiega Elazer. No i wiadomo. Duża, duża nieuwaga Niemca, że do tego dopuścił. Oczywiście jest kontratak zelotowy, jeden, nawet drugi. Oby Elazer trzymał fason i nie dał. O, dobrze, dobrze, nie straci tych bejnów, one są super ważne. Bo jednak armie są, no może porównywalne, ale tylko dzięki temu, że te zeloty jeszcze nie padły. Za chwilę padną. Ale jednak trzeba szanować swoje jednostki, bo zawsze jest jakaś mała nadzieja dla Gungwu Bandy, że jeden atak przyniesie mu niespodziewane zwycięstwo. No ale... Sztormy spóźnione. Uuu, jeszcze bejny połączyły się z High Templarami. No dobra. Na razie powąchaj bazie. Idziemy na kolejną mapę. Już ani sztorma, ani niczego nie ma banda. Zwłaszcza ekonomii. Razer, jak widzimy, odłożył dużo pieniędzy. Nie chcę ich wydać, bo widocznie myśli o Broodlordach. No nie, jeszcze Prism z Archonem w środku pada. Też trochę omyłkowo. Oho. Się tam znalazł ten Archon w środku, jeden i drugi. Okej. Bejny uznały, że zrobią sobie przerwę. Zapomniały przysiąść jeszcze przed akcją. Może Elazer zrobić co chce. Gdzie nie zaatakuje, czego nie zrobi, to się musi dobrze skończyć. Chociaż, no dobra, jeszcze jest trochę sztormów. Oj, 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 no to walnie. O, panie Andrzeju, ale to walnęło. No ale pomimo takich niezbyt skutecznych ataków, dalej ma duże prowadzenie Polak. Jeszcze mu tutaj wsadzi Bejna, nawet kilka. Myślałem, że tutaj też zrzuci, on woli polecieć w inne miejsce. Też jest fajne, bo nie chodzi o to, że czasami może, żeby właśnie ubić nie wiadomo ile probek. Znaczy no, tak naprawdę chodzi, ale przy okazji jeszcze jak najwięcej uwagi, żeby banda skierował do pierwszej bazy, żeby teraz spojrzał do pierwszej. Oj, właśnie znowu stracił High Templary od Bejnów. No i dzięki temu główna bitwa też jest jeszcze przyjemniejsza. I cyk, znowu zerglingi do naturala. Hashtag GG. Czemu hashtag GG? W kurnym lewym rogu Mikołaj Lazarogonowski z drużyny X-Komago. No i Niemiec. O, Niemiec jakiś... A nie, to jest po prostu blokada ekspansji. Fabian Mayer, 22-letni protoss z drużyny Cascade. Przez chwilę, o, może zrobi Proxygate'y? Nie, nie, nie. Proxygate'ów długo nie widziałem. A kto wie, może jakimś cudem by zadziałały. Witamy, witamy wszystkich.
Widzę, że laser nie idzie tak jak teraz robią w Korei Południowej coraz. Właśnie to jest zawsze tak, że ja się zastanawiam, czemu Zergowie czegoś nie robią i czasami nawet zaczynają to robić. I w Korei Południowej właśnie robią 14 hatchery, czasami 15. No i taka próba nie jest w stanie zablokować ekspansji, a laser preferuje, mam nadzieję, że preferuje, a nie, że tam nie próbował 14-15 haczy i on po prostu ma dalej drugą bazę. No przy tym otwarciu jestem zdania, że ma trochę większe szanse Protoss na sukces. Zobaczymy. Tutaj jest na pewno realna szansa na wjazd Adeptek. No jak Stargate nie zadziałał, to wiadomo. Jak typowy Protoss można... Ale jeszcze jest ta taktyka, którą nam pokazała Everdream Gungu Banda, czyli bardzo szybki Twilight Council Dark Shrine, ale zamiast Robo jest szybsza trzecia baza, no i na dwóch gatewayach można to zagrać. Fajnie, że są takie różne wersje tych dość popularnych taktyk. No ale tak to jest w grze strategicznej, że jak już przeciwnik potrafi bronić nasze taktyki z zawiązanymi oczami, to lepiej coś pozmieniać, żeby się taki pewny nie czuł co do tego, jaka taktyka jest grana. Na pewno mocną stroną Elazera jest to, że jak już widzi, jaka jest taktyka, jak nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia, no to wtedy potrafi w grze standardowej zmiażdżyć absolutnie każdego. O, przeteleportuje się. Jak się zastanawiałem, czy się opamięta, czy nie, ale ładnie złapał dronkę. No i teraz oczywiście wyjdzie, ale jeszcze by z chęcią spróbował pewnie jedną złapać. Mógł spróbować, tylko pewnie nie chciał tracić punktów życia na tej jednostce. No i druga adeptka. Aczkolwiek widzę, że jest Stargate. Laser w ogóle nawet się nie musiał wysilić, żeby zobaczyć tego Stargate'a. Jak jest tak on ustawiony, to naprawdę duża szansa, że będą Feniksy. Teraz zawsze zagadka, co będzie kolejne. Trzeci gateway, nie, drugi gateway. Lazar oczywiście nie widział Twilight Council i tak się zastanawiam, czy banda skasuje Oracle. Nie, chyba nie skasuje. Cztery gateway łącznie, Twilight Council. No mógłby dodać jeszcze kilka kolejnych i wtedy wjechać tak mocno adeptkami. To czasami zaskakuje Lazera. No jest prawie pewne, że to będą dokładnie adeptki. Cyk, trzecia baza. Widziałem podobne wersje tej taktyki już wiele razy. Koreańczyk Hiro czasami robił coś podobnego, tylko że z 6 gatewayów, no ale wtedy jest później trzecia baza. Jakoś tak się utarło w StarCraftie, no to jest najbardziej optymalne, że jednak trzeba ekspować jak dziki przy jednoczesnym robieniu jakichś różnych agresji. No dobra, miejmy nadzieję, że laser da radę. To mnie bardzo cieszy, te plus jeden do lingów. Natomiast to też oznacza, że nie będzie karakanów i... No będzie okienko czasowe, kiedy nie będzie plus jeden do lingów, a będzie ulepszenie do adeptek. No i tych adeptek też będzie troszeczkę. Bo łącznie 8, może 9. Okej, 8. Ciekawe wyjście. 11 już adeptek, dobra, jedziemy. Trudna będzie to obrona. Laser mocno zadronował. O nie, on nie ma Bailingness. On nawet nie wie chyba, że coś się do niego zbliża, bo wtedy te zerglingi by tu chyba nie biegły. O nie, dobra, to będzie... Jest chyba GG. Laser nie ma obrony, nie było zbyt dobrego zwiadu.
No, zerglingi to nie jest odpowiedź na adeptki jeszcze na tym etapie. Jakby miały plus jeden, to może tak, jakby były bejny, no to oczywiście, można coś rzeźbić. No właśnie. Także ten... To trochę szkoda właśnie, takie gry z laserem czasami łatwo przechodzą protosom. Troszkę zbyt zachłannie laser. Troszkę za mało zwiadu. Nie, człowiek nie wie co ma myśleć po takiej grze. Się nic nie wydarzyło, a jednak jest przegrana. Dobra, lecimy. Kolejna mapa, no niestety jest 1-1. W dolnym prawym rogu polski zerk Mikołaj Lazarogonowski, w górnym lewym Gungwu Banda. No i znowu będzie Niemiec przeszkadzać. Tego się trochę boję. Tak, to będzie ciężkie. Znowu spodziewam się adeptek, bo to jest Nightshade. Nightshade, mała mapa. Wystarczy przyblokować drugą bazę lasera. No i może dobry timing go pokonać. Mając lasera jest jeszcze szansa na maslingi na 19 dronach. I boję się, że laser zrobi agresję, która nie zadziała. I to już potem jest w zasadzie koniec gry. Ciekawe, czy podejmie takie ryzyko laser. Czasami to robi, ale czy... O! Hanon Rushu! O kurde, on zablokował XP i robi Cannon Rusha do tego. No tak, to jeszcze nie widziałem, żeby ktoś grał. No, laser nie wie. I co teraz? No dwa kanony jak nic postawi. Jeden kanon nie jest taką dużą przeszkodą, ale dwa, no to już jest problem. No nie wiem, naprawdę nie wiem, co tutaj czynić. Bo jest wybitnie groźnie. On ma już adeptkę, za chwilę będzie kolejna, więc zerglingi lasera są trochę takie, no, bez zadania. No raczej jest to dobre dla Niemca. Laser robi 8 kolejnych lingów. Jakby liczył, że adeptka jedna z drugą przejdą na drugą stronę mapy. No i do tego zobaczcie, że Niemiec jeszcze raz wjechał z wiadowcą, co jest bardzo dobre, no bo trzeba patrzeć, czy jest gaz dalej zbierany, czy jest Baneness, czy jest Roach Warren, czy jest cokolwiek. Ale to będzie ciężkie. Nawet nie wiem, co laser ma zrobić, czy... No, no znaczy już musi w zasadzie robić ekonomię. Jakoś trzeba rzeźbić. Trzecia baza pewnie będzie tutaj, no bo na dole się jej nie da zrobić. A zniszczenie kanonów teraz byłoby zbyt kosztowne. O, super, jakby się udało te... Nie no, ale adeptki na pewno się nie przeteleportują. No mądrze się broni Niemiec, bo ustawił Stalkera w przejściu. Gdyby był Bane Bust, no to Stalker wytrzyma sporo Bane'ów. Widzę, że poleci jeszcze po tego Overlorda Banda. Natomiast on chyba tam się może ustawić w bezpiecznym miejscu, więc no, przeżyje. Też jest chwila, gdzie jest Forge? Ale Boże, no pewnie, że tutaj jest. Ale dziwne, że robi plus jeden. Tak wcześniej. No, kiedyś tak się grało, ale teraz to raczej nie. Forge Fast Expand z Cannon Rushem. Ciężko, ciężko to widzę. Nietypowy scenariusz, to jest pewne. Zajmuje drugi gaz laser, Roach Warren. Wydaje się być trochę bez pomysłu Banda, no bo nie zrobił technologii, aczkolwiek teraz zostawia, o, dwa Stargate'y i do tego wykorzystuje tego proxy pylona. No bardzo sprytnie gra Niemiec, trzeba mu to przyznać. Dobrze się ustawia.
trzy drony to nie była duża strata, ale jeszcze przez chwilę laser nie zbierał. No i czy to będzie mocne wejście lasera? Jeżeli tak, no to... To się aż boję, bo on robi roachy na dwa Stargate'y. Tarczą dwa Void Ray'e i w zasadzie po wszystkim. Ale to też może być taki oddział defensywny, bo laser może oczekuje... no wczesnego ataku adeptkowego. Nie chodziło o te dwie, tylko tak no właśnie o 4, 8, 12 adeptek. No robi roachy. Banda robi Feniksy. Widziałem trochę takich gier, no i to się nie kończy najlepiej. No chyba, żeby jakimś cudem te adeptki zostały łatwo złapane, no to jest jeszcze może jakaś nadzieja. Plusem jest też to, że Niemiec nie ma jak, nie ma jak pozyskiwać informacji o zamiarach Polaka. Znaczy ma, ale wtedy zdradziłby, że ma Feniksy, a nie każdy chce pokazywać Feniksy. No dobra, YOLO. To będzie naprawdę szalonar. O, akurat zużył Shade'a. A on bardzo potrzebuje tych adeptek w bazie. Jeszcze zużył chronobusty na Feniksy. Ej, może się uda. Może się uda. Elazar ma 60 limitu do 30. Teraz defensywny warpin. Adeptki oczywiście powracają. Feniksy zaczynają podnosić Ravagery. No musi się przełamać Elazar. Musi teraz to wygrać. Inaczej już kaplica i nie ma Polaka w turnieju. Jedna szansa, jedno wejście. Adeptki akurat świetnie otoczone, świetnie przechwycone. Okej, to się chyba... Wow, to naprawdę weszło? I tak łatwo? No to sorry. Nie przewidziałem, że banda będzie taki brak zwiadu mieć. No zaryzykował też, ale wow, aż tak? I w ogóle co te adeptki robiły na mapie? On się nastawiał, że laser będzie... No grać ekonomicznie, no bo to się wydawało jedyną logiczną sprawą. No ale też właśnie z perspektywy lasera nie miałem takiej pewności, czy tu grać jako... Okej, jest zwycięstwo lasera. Mega dziwna ostatnia mapa. Ale no decyzje były takie jak lizanie noża po czterech piwach. Nie wiadomo, czy to jak to się zakończy. Dobra, Uthermal kontra laser za chwilkę. Możemy się cieszyć, ale to było naprawdę bardzo śliskie, bardzo bliskie. Gdyby to były Void Ray jakieś, znaczy gdyby był zwiat, to by pewnie były Void Ray, lepsza zabudowa, lepsza barykada i tak dalej, ale na szczęście banda nie wykorzystywał Feniksów do zwiadu na początku, tylko chciał je ukryć i zaskoczyć, a sam został zaskoczony. Dobra, fajnie. Brawa dla Elazera. Jakoś wybrnął. Dobrze się ułożyło. Dobrze, że to był taki pełny all-in, a nie tam troszeczkę jednostek. Jak wchodzi to na całego laser. Dobra, czyli co? Teraz Uthermal. Jest potencjał. No musi dwóch doskonałych teran pokonać. Najpierw Uthermala, a potem Klema. Powodzenia, laser. Jest szansa, ale wiadomo... Z Klemem może być niesamowicie ciężko, z Uthermalem szansa jest naprawdę spora. Ale no, jednak Rudy potrafi ostatnio też dobrze tych zergów poskładać. Za chwilę kolejne starcie.